Zaplanowaliśmy bitwę na balony, walkę hydronetkami wodnymi, zraszacze, tak żeby przy tych upałach dzieci miały możliwość troszeczkę się schłodzić. Dyrektor właśnie w SP6 wyraził zgodę, był bardzo zainteresowany naszym wydarzeniem. Czekamy jeszcze, OSP miało do nas dojechać, także mam nadzieję, że też za momencik dojadą. Też będą urządzać zabawy wodne, także mamy nadzieję, że cała godzina przebiegnie na typowo wodnych zabawach. W bitwie i w zabawach mógł de facto brać udział każdy. Obowiązywały jednak zapisy ze względu na to, żeby ograniczyć troszeczkę ilość osób, żebyśmy też miały troszeczkę nad tym kontrolę, wiedzieć ile będzie tych starszych dzieci, tych młodszych, żeby te starsze nie staranowały tych mniejszych, żeby to jakoś się zorganizować i podzielić. Ale na ten moment mamy ponad 50 dzieci, także jest spora gromadka. Wszystkie dzieci są z Cieszyna. Mamy nadzieję, że wszyscy się będą świetnie bawić. Pierwsza tego typu akcja tutaj? Tak, jak chodzi o wodną frajdę, to jest to pierwsza akcja nasza tutaj na Orlinku. Nazywamy się Fundacja Mam Grono, jesteśmy fundacją i organizujemy właśnie wydarzenia dla mam, dzieci, rodzin tutaj z Cieszyna i okolic.